Przed nami piąte zadanie z warunkowania i w tym zadaniu już łączymy elementy, które poznaliśmy wcześniej, czyli mamy naszą funkcję. Funkcję, która już jest już nazwana, mamy tu funkcję collector toggle, czyli musimy albo w tej funkcji złapać klejnot, albo nacisnąć przycisk. Co to oznacza? To oznacza, że musimy zbudować tak nasz kod, by byte pokonał jedną długość naszej planszy, naszej lokacji i jednocześnie zaprogramować go w ten sposób, by po każdym kroku sprawdzał, czy jest na jamie lub czy jest na switchu i albo aktywował switch, albo zbierał jam. I właśnie w tej funkcji musi to zawrzeć, a następnie w kodzie umieścić mieszankę funkcji i mieszankę zwykłego kodu, tak by byte pokonywał każdy z zmieniających się linii naszej lokacji, bo jak się jej przyjrzycie, ona ma trzy takie rzędy. Jeden rząd w moim przypadku z jednym jamem i switchem, kolejny rząd z dwoma switchami i kolejny trzeci rząd z jamem i switchem. Czyli trzykrotnie będziemy zapewne powtarzać naszą funkcję. I nie zapominajcie, by umieścić w tej funkcji także oczywiście pętlę, ponieważ nasz warunek musi się powtarzać, musi nastąpić to sprawdzenie za każdym razem, kiedy byte wykona krok do przodu. Spróbujcie rozwiązać to samodzielnie, a ja zaraz pokażę Wam rozwiązanie. Ok, jeżeli się udało, to super. Tym, którym się nie udało lub gdzieś się pogubiliście, już pokazuję, o co chodzi. Mamy funkcję collect or toggle i tu liczymy sobie po prostu kroki do przodu, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery kroki do przodu i te cztery kroki do przodu są w wszystkich trzech przypadkach, w wszystkich trzech rzędach. Ja tu od razu robię pętlę cztery z czterema powtórzeniami, dodaję move forward i dodaję ifa, czyli dodaję warunek. I w tym ifie będzie zawarte oczywiście sprawdzenie. Jeżeli jestem na zamkniętym switchu, wtedy naciskam toggle switch. Jeżeli jestem na zamkniętym switchu, naciskam toggle switch, ale, czyli else if, jeżeli jestem na kafelku z jamem, naciskam raczej łapie switch, czyli collect jam. W ten sposób byte pokonuje całą trasę i sprawdza za każdym razem, czy jest na odpowiednim kafelku. I wpisujemy nasz kod razem z funkcjami już we właściwym miejscu, czyli oczywiście wykonujemy naszą funkcję. Dalej tutaj się oczywiście obracamy. Przechodzimy do kolejnego rzędu. Obracamy się. Kolejny raz nasza funkcja. Obracamy się, przechodzimy do kolejnego rzędu, obracamy się i znowu nasza funkcja. I całość z powtarzaniem, z funkcjami, z warunkowaniem powinna byte'a przeprowadzić przez tą lokację, tak, że byte za każdym razem sprawdza, czy jest na odpowiednim switchu, czy jest na odpowiednim jamie, tak by sprawdzać to i wykonywać odpowiednie akcje. I to był już taki fantastyczny miks tego, co się dowiedzieliście wcześniej, tak? Czyli wykorzystaliśmy tą pętlę, wykorzystaliśmy funkcję i wykorzystaliśmy warunkowanie. I to wszystko w jednym zadaniu. I przechodzimy teraz do ostatniego zadania z warunkowania. Znajdziecie je oczywiście na dole. Zapraszam, przećwiczcie wszystkie Wasze umiejętności raz jeszcze, ponieważ ono będzie wyjątkowo skomplikowane.